Szczęść Boże, Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Dziś święto edukacji narodowej w rocznicę powołania pierwszego w Europie Ministerstwa Oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Dla nauczycieli to kolejne święto w atmosferze nieustającej reformy. W związku z pogarszającą się sytuacją w polskim szkolnictwie protestu nie wyklucza oświatowa solidarność. Problemy te same od lat. Niskie pensje, malejąca subwencja i zamykanie szkół. Choć to ich dzień, to o wolnym nauczyciele mogą tylko pomarzyć. W większości szkół dziś normalne lekcje. Ale o Dniu Nauczyciela tradycyjnie przypomniały szkolne apele. O swoich ulubieńcach pamiętają dziś uczniowie. Chciałbym życzyć wszystkim nauczycielom i pani Joli szczęścia, pomyślności, tego, aby zawsze była uśmiechnięta i miała dużo do nas cierpliwości. Bardzo wyrozumiała, bardzo dobrze nas uczy, pomoże, pocieszy. No jest po prostu taka jak druga mama. Praca nauczyciela jest jak najbardziej powołaniem. Bez powołania myślę, że nie ma tego motoru działania w szkole i dzieci to jest to, co nas motywuje. Podziękowań i gratulacji nie szczędziły dziś nauczycielom władze. Po raz pierwszy spotykacie się z panią minister edukacji w tym miejscu, z panią minister Kluzik-Rostkowską, no i moją skromną osobą. To będzie wyjątkowy rok z wielu powodów, stwierdziła premier Ewa Kopacz. Otóż w tym roku po raz pierwszy obowiązkiem szkolnym zostały objęte sześciolatki. W tym roku po raz pierwszy dzieci w klasach pierwszych skorzystają z darmowych podręczników. Minister edukacji życzyła nauczycielom satysfakcji z pracy. Nie dajcie sobie wmówić, że z naszą edukacją nie jest dobrze. Naprawdę jest bardzo dobrze. Im dłużej jestem ministrem, im więcej systemów edukacji miałam okazję oglądać w świecie, tym jestem bardziej o tym przekonana. Rzeczywistość szkolna poza akademiami jest mniej podniosła. Słabe pensje, brak stabilności zatrudnienia. Do tego coraz mniejsza wydolność samorządów, jeśli idzie o finansowanie szkół. Lista pretensji jest długa. Każde pieniądze, które uda się pozyskać i przeznaczyć na oświatę, nie będą zmarnowane i zawsze ich brakuje i one są potrzebne na wiele zadań edukacyjnych. Więc do tego częste zmiany w podstawach programowych. Od 25 lat realizowany jest projekt ideologiczny. W skrócie, jak największej liczbie uczniów przekazać jak najmniej treści, mówi Stanisław Alot z Krajowej Sekcji Oświaty Solidarności. Efekt: tegoroczne wyniki matury z matematyki. Nie zdało jej niemal 30% uczniów liceów. Ograniczenie, w każdym razie zniesienie nauczania historii, nauczania patriotyzmu, wyrzucenie lektur. Przecież 3/4 uczniów chwali się oficjalnie tym, że ani w gimnazjum, ani w liceum nie przeczytało żadnej lektury, żadnej książki. To nie jest sukces. Bolączką polskiej szkoły jest permanentna reforma. Praktycznie nie ma roku, który nie przynosi jakiejś zmiany. A to jeden podręcznik, a to zmiana programowa, a to zmniejszenie liczby godzin, a to zmiana przedmiotów, czyli języków obcych. To jest fatalne rozwiązanie, zwłaszcza że te rozwiązania, tak zwane reformy, poszły w złą stronę. Ten system 6+3+3 jest zły. Jak najszybciej należy go zmienić, a nie udoskonalać, bo robi się jeszcze większy bałagan. O potrzebie stabilizacji mówią nie tylko nauczyciele, ale i sama minister edukacji. Na razie jednak to tylko słowa. Być może zarządzanie szkołą w permanentnym chaosie pomaga w promocji ideologicznych pomysłów i to od najmłodszych lat. Patrz, równościowe przedszkole. Wakacje ubezpieczeniowe i kredyt podatkowy to propozycja Platformy Obywatelskiej dla przedsiębiorców. Ma być ułatwieniem dla firm wchodzących na rynek. Ale według ekonomistów projekt PO to tylko mydlenie oczu, który jest tylko czasową receptą na problemy polskich przedsiębiorców. Wysokie składki ZUS to bolączka wielu przedsiębiorców. Stanisława Konkel od ubiegłego roku prowadzi salon sukien ślubnych. Korzysta z przysługujących jej ulg. Przez okres 24 miesięcy płaca obniżoną składkę społeczną i to nie jest wielkim obciążeniem.
i składkę zdrowotną w całości, to też nie jest wielkim obciążeniem. Obecna obniżona składka na ubezpieczenie społeczne to 30% minimalnego wynagrodzenia. Platforma Obywatelska proponuje ułatwienia o wiele dalej idące w postaci tak zwanych wakacji ubezpieczeniowych, które zwolnią z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez pierwsze pół roku prowadzenia własnej działalności i umożliwią jeszcze większe ulgi w składkach przez kolejne 2 lata. To tylko mydlenie oczu, uważa ekonomista Andrzej Sadowski i wskazuje na przykład Wielkiej Brytanii. Polski młody przedsiębiorca w Wielkiej Brytanii nie ma żadnego problemu z rozpoczęciem działalności. Płaci w ciągu roku składki angielskiego ZUS tyle, ile musiałby w Polsce zapłacić tylko w ciągu jednego miesiąca. Stąd rząd polski o tym wie i próbuje wprowadzić różne ulgi. Ulgi, które mają obowiązywać tylko przez 2 lata. Pani Stanisława zastanawia się, czy po tym czasie uda jej się utrzymać firmę na rynku. Obawiam się, co będzie po 2 latach, kiedy te składki już będą naprawdę może nawet nieadekwatne do moich dochodów. Ale wakacje ubezpieczeniowe to nie jedyny pomysł Platformy. W planach jest także wprowadzenie kredytów podatkowych zwalniających przedsiębiorcę z obowiązku wpłacania zaliczek podatku CIT przez 2 pierwsze lata prowadzenia firmy. Zaległa należność ma być rozłożona na kolejne 5 lat. Ułatwienia dla przedsiębiorców skierowane głównie do osób bezrobotnych, absolwentów i osób z grupy 50+, popiera koalicyjny PSL. Ludowcy liczą, że zachęci to Polaków do powrotu z emigracji. Będziemy próbowali ściągnąć tych ludzi, będziemy próbowali stworzyć im warunki. Na starcie oni pewnie nie mają takich możliwości. Ale czy kredyt na starcie to dobry początek, pyta opozycja. To oznacza, że zachęcają ludzi do tego, żeby się zadłużali już na starcie. Pytanie, czy będą w stanie te zobowiązania spłacić. W sytuacji, jaka jest w naszym kraju, perspektywy nie są dobre, a więc być może chodzi tylko o grę pozorów. Rząd dobrze zdiagnozował problem, ale recepta nie jest właściwa. To jest kwestia obniżenia opodatkowania pracy nie tylko dla nowych firm, ale dla wszystkich w Polsce, bo dojdzie do sytuacji takiej, że firmy stare będą się zamykać po to tylko, żeby na kogoś z rodziny otwierać nową firmę korzystającą z takich właśnie przywilejów. Blisko 70% polskiego PKB tworzą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a te niestety najbardziej są przez państwo obciążone podatkowo. Wakacje ubezpieczeniowe czy kredyty podatkowe to tylko czasowe rozwiązanie tego problemu. W Republice Środkowoafrykańskiej został porwany polski misjonarz ksiądz Mateusz Dziedzic. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych powołany został specjalny zespół kryzysowy, który zajmuje się sprawą porwanego misjonarza. Szef resortu Grzegorz Schetyna powołał też specjalny zespół międzyresortowy w tej sprawie. Ksiądz Mateusz Dziedzic z diecezji tarnowskiej posługuje w Republice Środkowoafrykańskiej od 5 lat. Uzbrojona grupa rebeliantów, tak zwani ludzie Miskina, porwali misjonarza w nocy z niedzieli na poniedziałek z misji katolickiej w Babua. Według informacji przekazanej kilka godzin później przez misjonarza jest on dobrze traktowany. Kontaktował się ze swoimi współbraćmi telefonicznie. Jeszcze wczoraj w Ministerstwie Spraw Zagranicznych został powołany zespół kryzysowy, który jest w stałym kontakcie z Komisją Episkopatu Polski do spraw misji. Porywacze nie chcą okupu, mają natomiast jedno żądanie, mówi dyrektor papieskich dzieł misyjnych ksiądz Tomasz Atłas. Rebelianci chcą go wymienić za jednego ze swoich szefów, który aktualnie odsiaduje w więzieniu w Kamerunie. Werbista ojciec Kazimierz Szymczycha, sekretarz Komisji do Spraw Misji w Episkopacie, podkreśla, że sytuacja, jaka spotkała polskiego księdza, wpisana jest w codzienność misjonarską. Podziwiamy zawsze ich determinację, ich sposób bycia i ich wybór dla ludzi. Myślę, że to jest bardzo bolesne, gdy odbiera się pasterza, misjonarza od ludzi, którzy też na pewno to bardzo przeżywają, chyba się boją jeszcze bardziej niż dotychczas, że zabrano im tego, który był ich przewodnikiem, który był ich sługą. Na terenie ogarniętej rebelią Republiki Środkowoafrykańskiej posługuje obecnie 32 polskich misjonarzy. Wciąż aktualne jest ostrzeżenie MSZ dla naszych obywateli, kategorycznie odradzające podróży do tego kraju i zalecające opuszczenie jego terytorium ze względu na panującą tam sytuację, która nadal jest bardzo trudna i niestabilna.
Polskie sadownictwo jest na skraju bankructwa. Wszystko za sprawą rosyjskiego embarga. Sadownicy protestowali dziś w Mszczonowie, domagając się interwencji ze strony rządu i Komisji Europejskiej. Jak podkreślali, protest to próba ratowania polskiego sadownictwa przed upadkiem. To największy kryzys polskiego sadownictwa od 30 lat. To się tak załamało, że nie wróżą nic dobrego, nie wróżą, że to padnie wszystko. Sadownicy wyszli dziś na ulicę. W Mszczonowie blokowali wjazd na autostradę A2 łączącą Polskę z Berlinem i Brukselą. Rosyjskie embargo na polskie owoce sprawiło, że wiele gospodarstw jest na skraju bankructwa. Słabo teraz się sprzedaje jabłko, teraz praktycznie w ogóle się nie sprzedaje, no bo zamarł eksport, na Rosję nic nie idzie. Na razie magazynuję to w chłodniach, ale nie wiem, czy zdołam to po prostu sprzedać. Produkcja jabłek jest poniżej opłacalności. Straty są wręcz nieobliczalne, bo cena jabłek, jaka jest na dzień dzisiejszy, przemysłowych, to jest cena poniżej 10 groszy. To jest nawet poniżej kosztu samego zebrania tych jabłek. Wiele gospodarstw tonie w długach. Sadownicy chcący skorzystać z unijnego wsparcia musieli mieć wkład własny. Teraz muszą spłacać kredyty. Do tego dochodzą koszty związane z produkcją. Część kosztów jest za udzielone kredyty w bankach, które trzeba później będzie spłacić. Część swoich oszczędności włożyliśmy w to. No i teraz jabłka zbieramy, wkładamy do chłodni, a czy sprzedamy, no to jest wielka niewiadoma. Sadownicy domagają się natychmiastowej interwencji rządu. Jak alarmują, jeśli taka sytuacja będzie dalej się utrzymywać na rynku owoców, to dojdzie do upadku polskiego sadownictwa. Większe zaangażowanie w rozmowy z Komisją Europejską do spraw rolnictwa, bo tam jest bardzo źle się dzieje. Obiecane były pieniądze na rekompensaty. Te pieniądze dostali Holendrzy, dostali Belgowie, dostają Niemcy, a my nie dostaniemy prawdopodobnie nic, bo teraz jest nawet sytuacja, że sadownicy sami wycofują się z tego, bo to są tak mizerne te środki. Jeżeli rząd nie podejmie konkretnych działań, sadownicy nie wykluczają zaostrzenia protestu. Sąd apelacyjny w Łodzi uniewinnił dwóch policjantów, którzy przez 3 początkowe lata pracowali przy sprawie porwania Krzysztofa Olewnika. Oskarżeni policjanci to Remigiusz M. i Maciej L., którzy od 2001 do 2014 roku wchodzili w skład grupy operacyjno-dochodzeniowej Mazowieckiej Komendy Policji w Radomiu zajmującej się sprawą porwania Krzysztofa Olewnika. W grudniu 2012 roku prokuratura apelacyjna w Gdańsku oskarżyła ich o niedopełnienie obowiązków służbowych, które mogło narazić porwanego na utratę życia. W 2013 roku Sąd Okręgowy w Płocku uniewinnił obu policjantów, uznając m.in., że gospodarzem postępowania w sprawie uprowadzenia Krzysztofa Olewnika był prokurator i to na nim spoczywała odpowiedzialność za dynamikę i kierunek śledztwa oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem. Nowy ambasador Ukrainy w Polsce, Andrii Deszczyca, mówi, że Ukraina liczy na wsparcie naszego kraju w kwestiach bezpieczeństwa i chce czerpać z doświadczeń naszych reform. Dyplomata oczekuje, że będzie mógł stawić się na placówce w Warszawie w końcu października. Mimo rozejmu na Ukrainie trwa rozlew krwi. 7 cywilów zginęło, 15 zostało rannych w wyniku ostrzału miejscowości Sartana na przedmieściach Mariupola. Andrii Deszczyca to etatowy dyplomata. Od lutego do czerwca kierował ukraińskim MSZ-em. Nowy ambasador Ukrainy w Polsce uważa, że choć w relacjach ukraińsko-polskich istnieją skomplikowane problemy historii, to obecnie należy skoncentrować się na przyszłości. Deszczyca obejmuje placówkę w trudnym dla swojej ojczyzny momencie. Mimo rozejmu wspierani przez Rosję separatyści wciąż ostrzeliwują pozycje ukraińskie. Tymczasem na Ukrainie zmienia się szef resortu obrony. Tak samo zwracam się do Was z propozycją poparcia kandydatury Stefana Połtoraka, którego zaproponowałem na ministra obrony. Za kandydatem zaproponowanym przez prezydenta Petro Poroszenkę zagłosowało 245 deputowanych w 450-osobowej Radzie Najwyższej Ukrainy. 49-letni generał pułkownik Stefan Połtorak był dotychczas komendantem podlegającej MSW Gwardii Narodowej Ukrainy. Ja
W pełni rozumiem i wiem, co należy zrobić. Potrzebuję czasu, waszego wsparcia i pomocy do tworzenia sił zbrojnych, z jakich naród ukraiński będzie dumny. Sił zbrojnych, które będą gwarantem nienaruszalności naszych granic. Byłyby gwarantem nieotorkalności naszych kordonów. Kolejne zmiany na Ukrainie to likwidacja przez prezydenta Poroszenkę znanego z czasów sowieckich Dnia Obrońcy Ojczyzny. Prezydent ustanowił za to Dzień Obrońcy Ukrainy, święto wojska, które będzie odtąd obchodzone 14 października. W tym dniu przypada rocznica powstania Ukraińskiej Powstańczej Armii. To, że prezydent Poroszenko odżegnuje się od sowieckich korzeni, to jest bardzo dobry sygnał. Natomiast pytanie jest nie tylko takie, od czego on się odżegnuje, ale do czego się przyznaje. Jeśli mamy tutaj odniesienie do symboliki czy do dat związanych z tradycją OUN-UPA, a więc jednak organizacji, która wsławiła się olbrzymim ludobójstwem, w szczególności na Polakach, ale przecież nie tylko na Polakach, no to pytanie jest, jaka jest pozytywna tożsamość, ta historyczna, budującej się Ukrainy, budującej się na nowo. Mówi profesor Mieczysław Ryba. Rano przed ukraińskim parlamentem zebrali się zwolennicy uznania Ukraińskiej Powstańczej Armii za bojowników o niepodległość kraju. Ukraińska milicja zatrzymała około 50 osób. W Niemczech zmarł pracownik ONZ zarażony wirusem Ebola. Sudański lekarz przyjechał do Niemiec w czwartek z Liberii. Jego stan niemieccy lekarze określali jako krytyczny. Mimo intensywnych wysiłków lekarzy, pacjent zmarł w wyniku ciężkiej choroby zakaźnej, czytamy w komunikacie wydanym przez szpital. To pierwszy w Niemczech przypadek śmierci osoby zarażonej wirusem Ebola. Już w trakcie wstępnego badania po przyjęciu do szpitala w zeszły czwartek niemieccy lekarze określili stan mężczyzny jako wysoce krytyczny, choć stabilny, i oceniali jego szanse przeżycia jako niewielkie. Sudańczyk był trzecim zarażonym Ebolą, którego leczono w Niemczech. Pracownik WHO, który zaraził się wirusem w Sierra Leone, przybył na leczenie w ubiegłym miesiącu. Wyzdrowiał i został zwolniony ze szpitala w zeszłym tygodniu. Inny pacjent, Ugandyjczyk, pracujący dla włoskiej organizacji pozarządowej, leczony jest we Frankfurcie. Niemieckie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że służba zdrowia tego kraju jest przygotowana na kolejne przypadki zachorowań. W szpitalach na terenie Niemiec znajduje się 50 miejsc dla zarażonych tym wirusem. Według najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia na gorączkę krwotoczną, której epidemia trwa od kilku miesięcy, zmarło na całym świecie prawie 3,5 tysiąca osób. Dziś wieczorem na Stadionie Narodowym mecz Polska-Szkocja w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Europy 2016. Trener reprezentacji Polski Adam Nawałka przyznał, że jego piłkarze po wygranej 2-0 z Niemcami z dużym optymizmem przystąpią do meczu ze Szkocją. Biało-czerwoni grali już w tym roku ze Szkotami. W marcu w towarzyskim spotkaniu na Stadionie Narodowym przegrali 0-1. Wówczas zabrakło kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. Początek meczu o godzinie 20:45. I tą informacją kończymy to wydanie informacji dnia. Ponownie z Państwem spotkam się tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. Nadchodząca noc w naszym kraju będzie chłodniejsza od poprzedniej, na termometrach przeważnie od 9 do 11 stopni. Jutro przed południem dużo chmur i zanikające opady deszczu w rejonie Mazur, Mazowsza i Podlasia. Druga część dnia nadal z dużą ilością chmur. Padać będzie głównie na Podlasiu, a pod koniec dnia na zachodzie. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 13-15 stopni na północy oraz w centrum do 18 w południowych regionach kraju. Wiatr słaby oraz umiarkowany z zachodu. Dziękuję Państwu za uwagę. Więcej informacji o pogodzie o godzinie 21:40, a przed nami prognoza pogody na kolejne dni. Zapraszam. W czwartek czeka nas prawdziwie jesienna pogoda. Na przeważającym obszarze kraju dominować będzie zachmurzenie całkowite i duże. Opady deszczu głównie w zachodniej, południowej i północno-wschodniej części kraju. Na termometrach zobaczymy od 13-14 stopni w rejonie Wybrzeża i Mazur do 18-19 na południowym wschodzie. Wiatr słaby z zachodu i południa. Piątek na zachodzie i południu oraz przed południem w centrum kraju zachmurzenie całkowite i duże z opadami deszczu. W dalszej części dnia większe przejaśnienia na wschodzie oraz na południu kraju.
Na zachodzie nadal pochmurno i deszczowo. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 13-14 stopni na północy i w centrum do 16 w południowej części Polski. Wiatr umiarkowany i dość silny z zachodu.